zacięte spotkanie. Zespół Odry, mimo iż zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, to gra lepiej niż wskazują na to punkty, które ma. I myśmy to też wiedzieli przed spotkaniem. Spodziewaliśmy się takiego meczu. Myślę, że my ten mecz przegraliśmy paradoksalnie w pierwszej połowie, bo tam mieliśmy sytuacje, które powinniśmy byli skończyć. Dwie naprawdę z gatunku takich stuprocentowych. Ta liga jest taka, że kto otworzy wynik, ten z reguły prawdopodobieństwo wygranej ma większe. My już któryś raz z rzędu dostajemy bramkę z gatunku takich stadionów świata, bo strzał Czyżyckiego naprawdę był pierwszej klasy i bardzo, bardzo ładny. Szkoda, że akurat to wpada zawsze do naszej. Ten gol na pewno ustawił to spotkanie zespół Odry. Zagęścił tyły, szukał swojej szansy w kontrataku. Po jednej z nich rzut karny i wykorzystany. I przegrywamy mecz. Na pewno nie jesteśmy z tego faktu zadowoleni. Przyjeżdżaliśmy po 3 punkty, wyjeżdżamy z niczym. Gratuluję trenerowi, gospodarzy. No, ja króciutko. Cieszę się, że zakończyliśmy rundę zwycięstwem. I to jest dla nas priorytetem. Tak jak trener tutaj zauważył, w pierwszej połowie mogło być różnie. W drugiej połowie rzeczywiście otworzyliśmy mecz. Cieszy to, że tak jak w szatni, żeśmy sobie powiedzieli, nie słowa zostały w szatni, a czyny zostały na boisku. I to jest dla nas najważniejsze. I myślę, że komentować dalej, co się wydarzyło. Mówię, część ludzi była na meczu, więc wiedzą doskonale, co się działo, jak się działo. Dla nas jest najważniejsze zwycięstwo. Teraz przechodzimy do następnego meczu i to nas interesuje w tej chwili. Także dziękuję serdecznie, jak najbardziej i wszystko. Przemek, ja uważam, że znowu zagraliście dwie różne połowy. Pierwsza połowa z naciskiem na waszą lepszą grę, były szanse. Niestety nie udało się zdobyć tej bramki. Później druga połowa, tak jakbyście zostali w szatni. No tak, ewidentnie z tym mamy problem. W pierwszej połowie kontrolowaliśmy grę, stwarzaliśmy sytuację, ale nie strzeliliśmy bramki i to był nasz główny błąd. A na drugą połowę wyszliśmy jacyś całkiem inni, rozkojarzeni można powiedzieć. Dostaliśmy bramkę, bardzo ładny strzał w same okienko i później się już gra posypała, było ciężko. Co się dzieje? Naprawdę jest źle. Jest źle. Ciężko mi samemu powiedzieć, co się dzieje. Musimy to dokładnie przeanalizować, wyciągnąć wnioski i podnieść się z tego kryzysu. Trochę żółtych kartek, jedna czerwona. Nie wiem, to taki agresywny był mecz, czy po prostu tak, nie wiem, sędzia was chciał później po prostu trochę przytemperować? To już nie mnie oceniać, to wydaje mi się, że sędzia wie najlepiej, za co dawał te żółte kartki. I tyle. Przyszły tydzień, mecz, jedziecie do twojego miasta. To będzie naprawdę trudny mecz. To pierwszy w rundzie rewanżowej, ale to będzie naprawdę trudny mecz. Tak, gramy z Sandecją. Na pewno będzie bardzo ciężki przeciwnik, zwłaszcza u siebie, gdzie wiadomo, w Nowym Sączu się gra bardzo trudno, ale zrobimy wszystko, żeby tam wygrać. Romek, zapytam cię podobnie jak Przemka. Pierwsza połowa, można powiedzieć, że wasza połowa, druga połowa już niekoniecznie. Co to się podziało? Tak jest. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu uważam, że dobra, oprócz tego, że nie strzeli bramkę, bo mieliśmy tam jakieś sytuacje. I co do drugiej połowy, to ciężko coś powiedzieć. Tak nie można wchodzić w drugie połowy, bo z niczego, nie wiem co się stało, żeśmy przestali grać, po prostu nie potrafiliśmy wyjść do normalnej kombinacji i z tego potem on i przeciwnik groził, i w końcu strzelił jedną bramkę, i potem po karnym drugą, czyli ciężko coś powiedzieć, ale tak nie może być. No właśnie, dzisiaj trochę inne ustawienie, myśleliśmy, że trochę będzie inna gra. Po przerwie, jak weszliście, przybijaliście sobie piątki, wydawało się, że jeszcze bardziej jesteście zmotywowani, że to tylko kwestia czasu, kiedy postawicie kropkę na D. No tak było, po tej pierwszej połowie czuliśmy, że gramy dobrze, że przeciwnika do jakichś dużych sytuacji nie wpuszczamy i tak my chcieli grać w tej drugiej połowie, ale wszyscy wiedzieli, jak się wydarzyła ta druga połowa i to oni byli może groźniejsi niż my i kiedy my też mieliśmy tam może jakieś takie pół sytuacje, ale nie wykorzystaliśmy to i to jest teraz nasz problem, że mamy sytuację i nie potrafimy z tego skorzystać. No właśnie, dzisiaj 17. kolejka, czyli koniec rundy, można powiedzieć, zasadniczej. Jak byś mógł podsumować waszą pozycję i waszą grę w tej pierwszej rundzie?
Tak, no na pewno każdy się spodziewa tego, że będziemy lepiej na tym jak w tabeli. My tak samo i oczywiście i kibice i ci, co obserwują. Uważam, że początek mieliśmy bardzo dobry, szczególnie pierwsze trzy mecze, no i potem coś nie poszło tak i jakoś ta gra nam się nie układała i te wyniki nie były, ciężko było. Wpadliśmy do takiej serii, gdzie nie mogliśmy wygrać, nie mogliśmy zdobyć punktu i ciężko było. Potem trochę już się wydawało, że jest ok, wróciliśmy na tą zwycięską drogę, no i teraz zaraz to przegrana i ciężko. Trzeba pracować mocno i skupiać się na tych sytuacjach, które stwarzamy w meczach.